Kochani, ja też wam chciałam powiedzieć. Ja właśnie w związku z tymi lękami finansowymi, ponieważ to dalej gdzieś tam ze mną chodziło, ja w zeszłym tygodniu w ogóle pozbyłam się wszystkich pieniędzy, jakie miałam. W ogóle powiedziałam, basta, mam dość po prostu. I powiedziałam, w ogóle Boże, ja ci ufam. Ja chcę w ogóle robić rzeczy dla Królestwa, chcę głosić Ewangelię generalnie i ja wiem, że ja będę miała co jeść, że w ogóle niczego mi nie zabraknie. Minął od tej pory tydzień, słuchajcie, i ja mam kilkaset złotych w portfelu, a nie miałam nic. To jest takie jedno świadectwo generalnie, ale też to jest związane z posłuszeństwem w ogóle oddawania dziesięciny Bogu, bo chcę wam powiedzieć, co się zadziało. Od tamtego momentu minęły 2 miesiące i po prostu jak rozwinęłam się w posłuszeństwie i w Duchu Świętym, jak jestem prowadzona przez Ducha Świętego. Wczoraj miała miejsce sytuacja, tak szybko opowiem. W duchu już czułam, że coś się wydarzy i rano szybko wstałam, przygotowałam ten obiad do kościoła. Już wiedziałam, że coś się zadzieje. Nie wiedziałam co, ale ja to czuję po prostu. I nagle dzwoni mi telefon, dzwoni Tomek Murach i mówi, słuchaj, czy byś pojechała ze mną na usługę? Modliłam się i w ogóle zobaczyłam ciebie. A ja mówię, jestem gotowa, rzucam wszystko, jadę w ogóle. I słuchajcie, i to miało być tak, że mieliśmy jechać dzisiaj, ale pojechaliśmy na tą usługę wczoraj, bo mówię, nie będziemy czekać, w ogóle jedziemy wczoraj. No i to było dosyć daleko, bo to było w Kielcach. Ja wzięłam Natana, pojechaliśmy na tą usługę. I wam powiem, mój syn oddał życie Jezusowi generalnie. Jest ochrzczony Duchem Świętym, modli się językami. I powiem wam, że wczoraj Natan w samochodzie dostał słowo wiedzy od Boga nieświadomie i powiedział, czy ta osoba, do której jedziemy, była alkoholikiem? I my już z Tomkiem wiedzieliśmy po prostu, że tak jest, że on był alkoholikiem. Słuchajcie, pojechaliśmy do szpitala, gdzie leżało na oddziale 3 mężczyzn chorych na raka. I generalnie to była choroba, z którą ja gdzieś zawsze się bałam, bo mnie w domu byli wszyscy rakowcy i od samego początku Duch Święty gdzieś kierował mnie do ludzi, którzy byli chorzy na raka. Wyprosiliśmy rodzinę generalnie. Ja powiedziałam temu panu świadectwo, oczywiście no, po ludzku padła mu szczęka i powiedziałam do niego, po prostu nie przebaczyłeś sobie. I wiecie, i on pękł, i on się popłakał. I pomodliliśmy się o niego i w tym samym czasie weszli lekarze, proszę stąd wyjść, będziemy ten. A Tomek Szekar, ambasada, dalej się modli. Nie było to głośno. Ja tylko spojrzałam, oni się cofnęli. Słuchajcie, mija 3 minuty, oni wchodzą drugi raz. W ogóle nam powieka nie zatrygała. Prosimy opuścić salę, a ja mówię, spokojnie, jesteśmy duchownymi, a to my wychodzimy. I słuchajcie, w ogóle co się dzieje, oni wyszli, myśmy skończyli się modlić, wrócili za 5 minut, a w tym czasie, co się modliliśmy, chłopak, który leżał i był prawie nieprzytomny, jak usłyszał modlitwę językami i w imieniu Jezusa, słuchajcie, on się zerwał z tego łóżka i z tym woreczkiem wyszedł z sali, a ja mówię, nie uciekniesz, bo to była inna osoba. Słuchajcie, jak wyszliśmy, przyszli ci lekarze, spojrzałam na Tomka, mówię, Tomek, wracamy tam. On mówi, też mam taką myśl. I jak wyszli ci lekarze, my z powrotem wróciliśmy. Ja podchodzę do niego i mówię, słuchaj, diabeł chce cię zabić. On tak siedzi na tym... nie wie co, i tak zaczyna się trząść. Ja mówię, słuchaj, możesz teraz zostać uzdrowiony jak on, w imieniu Jezusa. I w ogóle głoszę mu Ewangelię. On stoi i mówi, chcę mu oddać swoje życie. I słuchajcie, koleś w ogóle oddał życie Jezusowi. Młody chłopak, nie miał z 40 lat. Pomodliliśmy się o niego. On mówi, Boże, kręci mi się w głowie w ogóle. Czuję taką, mówimy, to Duch Święty, spokojnie. Podeszliśmy do następnej osoby. Słuchajcie, w ogóle... takiej obecności Bożej i takiej chwały po prostu jeszcze nie doświadczyłam w takim miejscu, jak właśnie wczoraj. Jak wyszliśmy, to rodzina za drzwiami tego pana płakała, jeszcze z nimi nie rozmawialiśmy, idąc w naszą stronę, mówili, my się chcemy pojednać z Bogiem. Słuchajcie, ludzie sami zaczęli oddawać życie Jezusowi, matka, córka, wnuczka. Później pojechaliśmy do domu tej rodziny. I tam się okazało, że są kolejne osoby, są sąsiedzi, opiekunka do dzieci, córki, znajomi, 10 osób, 10 w ogóle chłopaków. Tomek tam wpadł w ogóle, zaczął głosić Ewangelię. Tam też ludzie po prostu poddawali życie Jezusowi. Słuchajcie, jak prowadzi Duch Święty, to jest niesamowite. Kiedy jesteśmy posłuszni, trzeba zapłacić cenę, bo to jest nasz czas, trzeba rzucić wszystko i po prostu jechać. Ale potem doświadczamy niesamowitych rzeczy z Jezusem. Także chwała Jezusowi za to świadectwo. Amen.